Wstawaj, Picasso. Kacper, śpisz, to błagam, wstałem już. Wiesz, może. Ale czy wyrzucą Elvisa? Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Co jest, baby? Nie lubisz Elvisa? Wiesz, że nie o to chodzi. Musimy serio uważać, nie tylko czekają, żeby stąd wrócić. No proszę cię, inni co chwila robią jakieś imprezy i jakoś nikt nie ma z tym problemu. Tak, ale inni nie mają takich graffiti na drzwiach. A, pojedynczy incydent, nawet nie wiemy, czy byli stąd. Okej, okay, to nie jest ważne, czy byli stąd, czy nie byli stąd. Ważne jest to, że teraz wszyscy wiedzą i dlatego serio musimy uważać. Dobrze, mamo. Dzięki. Proszę. No i. To jak, student? Idziesz dzisiaj na wykłady, czy dalej rzeźbisz teczkę na SP? Przemówiłem ci tysiące razy, że ta politechnika to jest tylko ściema dla rodziców. W sensie, ja nie byłem na zajęciach od stycznia, a malarstwo... Nie wiem, nie mogę się w ogóle skupić. Nie mogę zebrać myśli, nie mogę się skupić. Proszę cię, zawsze tak jęczysz, a później co? Bang. Świetny obraz, kolejny zresztą. Poza tym, nie wiem, pomyśl o tym, jak spotkaliśmy się na molo, jak namalowałeś mi tę karykaturę. Za 15 ziko, a złoto. A gadałeś z rodzicami? Co? Po staremu. Ojciec pewnie ugania się za jakąś nową panną, a dopóki matka mieszka w Londynie, a ja mam stabilną pracę, to możemy tu mieszkać. Dobra, dali. Lecę. Ktoś musi utrzymać ten dom. Ktoś to musi wyczyścić te drzwi. Żartujesz sobie? Michał! Co z ciebie za artysta, skoro chcesz niszczyć takie dzieło sztuki? Strasznie się męczę, żeby to zacząć. W sensie ścieram i ścieram, a to cały raz nie schodzi. No i w końcu przychodzi ta starsza babcia, wiesz, która ta, co tam mieszka piętro wyżej nad nami i mówi, że ma jakiś specjalny, magiczny specyfik, który raz, dwa ma sobie zdać z tym radę. No i przychodzi po chwili i serio, wszystko zniknęło od razu. Stara szkoła, nie zawodzi, nie? Ale czekaj, czekaj, bo to nie jest koniec historii, bo ja sobie z nią uczyłem dłuższą pogawędkę i była serio była przecudowną staruszką, była najcudowniejszą starszą babcią, jaką spotkałem strasznie dawno. Powiedziała, że to jest obrzydliwe, że nam tak strasznie zdewastowali drzwi i też, że jej wnuczek też jest, no wiesz, no i dużo jej czasu zajęło, żeby się z tym jakoś pogodzić, no ale to w końcu jej wnuczek. Słodkie. Ty, a będziesz to jadł? Co? A, nie, bierz. Słuchaj, ja...
Naprawdę nie wiem, czym ty się tak martwisz. W sensie, mamy XXI wiek, ludzie, wiesz, ludzie się zmieniają. Tak, szczególnie te łyse pały, które zdemolowały nam drzwi. Ja się serio boję, że pewnego dnia oni tutaj przyjdą i nam wpierdolą. Grali dzisiaj? Jop. Robotniczy kochany sportowy chów. Robotniczy klub sportowy chów dół. Robotniczy kochany sportowy chów dół. Robotniczy klub sportowy chów dół. Ależ oni się kreatywnie ostatnio zrobili. Jacy oni wszechstronni. Najpierw drzwi. Teraz piosenka. Michał! To jest rzeka inspiracji. E, frajerze! Pokaż tę pedalską buźkę! Chodź, pedały sobie! Dwa pedały, kurwa, mało! Męcik! Pedały, tak, bo nie skończyłem! Teraz wejdę na górę i puszczę ci w pierdol! To te stare, no nie? Chodź tu! Słuchaj, co do ciebie mówię! E, pedały! Zaraz wejdę tam na górę i załatwię z tobą sprawę! Chodź tu! Pedale jeden! Ty kurwo jebany! Matu dziwko, pedale! Znajdę cię i twoją rodzinę! Budzi na lokalach! Spalić dom! I do domu! Nie żyjesz już! Naśladuję odgłosy odrzutowca. Co chcesz? Chcę cię namalować. Co? Chcę cię namalować. No, byłbyś chyba pierwszym studentem, który dostał się na SP malując karykatury. Nie, no, nie o to chodzi. Myślę, że po prostu malując ciebie będę mógł w pewien sposób oddać to, co czuję i to, co myślę. I no chciałbym, żeby w mojej tersce na SP żebyś był właśnie ty. No, naprawdę tego chcesz? No, skoro jestem już pogromcą neandertalczyków, to mogę też chyba zostać modelem. Wiesz co? W sumie to mógłbym się do tego przyzwyczaić. Mhm. A dużo płacą modelom? Modelkom więcej. Jasne, że tak. Ej, a tak teoretycznie, jakbym miał możliwość wyjazdu na staż do... nie wiem, powiedzmy do Nowego Jorku, to... pojechałbyś ze mną? Mhm. Kończysz już? Nawet jeszcze nie zacząłem. I w sumie to nie wiem, czy to się do czegokolwiek nadaje. To co? Zmieniamy!
Lewandowski pożegnaj się ze złotą piłką w tym momencie. Jaki masz plan? No, jutro będę pewnie kończył obraz. I jutro? Mówię ogólnie, wiesz, na życie. Życie? Życie jest proste. Chciałbym wstawać rano i chodzić spać wieczorem, a pomiędzy robić to wszystko na samą ochotę. W moim przypadku to jest malarstwo. A ty co chciałbyś robić? Da. Na pewno stąd wyjechać. Wiesz, mam takie wrażenie, że chciałbym zrobić dużo rzeczy, które nie mają sensu. Na przykład? Czy to ma sens? Także siedzę tam. Gadam już chyba z 5 minut, a oni mi się wydają coraz bardziej i bardziej znudzeni. No i jeden z nich w końcu wstaje i mówi do mnie: "Thank you, that's all we need." Ja w tym momencie zawał. No bo wiesz, strasznie mi zależy na tym stawie i wiesz ile pracy się dużo. Więc już myślę, co powiedzieć. A on: "You got this, you're in." No, myślałem, że zejdę na zawał na miejscu, ale wiesz, udało się, mam ten staż. Serio? Jezu, gratulacje, ale widzisz? Miałem nosa, żeby zrobić lepszą kolację, bo w końcu mamy coś świętować. Ale ja też mam dla ciebie dobrą wiadomość, bo już prawie skończyłem ten obraz i wyszedł serio dobry. W sensie, jak te stare typy z ASP go zobaczą, to myślę, że szczęka im opadnie od razu. A jutro też może uda mi się pokazać go tobie. To zajebiście. A jak ci pokażę, jakie mieszkanie nam załatwili, to padniesz. Może nie jest największe, ale na 32 piętrze w samym centrum Manhattanu. Tyżej, o czym ty mówisz? No, na 32 piętrze, czaisz? Ludzie po tym stażu na Wall Street po paru latach stają się milionerami. A ty w Nowym Jorku będziesz miał inspirację na każdym kroku. Moment. Stop. O czym ty mówisz? No, jak to o czym? O moim stażu, na który dzisiaj się właśnie dostałem. Nie chodzi mi o staż. Mówię o Manhattanie, co to w ogóle ma być? No, mówiłem ci przecież, że najlepszych wysyłają na staż do Stanów. No wiesz, wtedy jeszcze nie myślałem, że będę jednym z nich, ale... Czekaj, o co ci chodzi? O co mi chodzi? Jak możesz robić coś takiego, nie pytając mnie o zdanie? Przecież mówiłem ci o tym. Co? Kiedy niby? Kiedy malowałeś swój obraz. I ty myślisz, że ja ciebie wtedy słuchałem? Nie możesz mi z dnia na dzień mówić, że przeprowadzamy się na drugi koniec świata. Jezu, myślałem, że się ucieszysz. Wiesz, jaka to jest dla mnie szansa? Wiesz, jaka to jest dla nas szansa? Rozumiem i cieszę się. Ale przecież mamy tu wszystko. Czego więcej chcesz? Wszystko, co tydzień kiboli pod blokiem, którzy tylko czekają, żeby nam wpierdolić. Mieszkanie, które nawet nie jest nasze. To jest dla ciebie wszystko? Przecież sam mówiłeś, że nie warto się tym przejmować. Zresztą co ze mną? Co z moim malarstwem, co z moim ASP? To z twoim ASP. Tam jest wiele lepszych szkół i całe środowisko artystyczne. Poza tym, taka przeprowadzka najwyraźniej dobrze ci zrobi, bo od tygodni namalowałeś tylko jeden pieprzony obraz! Przepraszam. Masz! Kurwo, jebana! Lewa, piwo! Lewa, piwo! Lubi to! Lubi to! Lubi to! Teraz! Tam, to teraz! Ryj tą bałę! Dawać tu! Masz! Kurwo, jebana! Piwo, piwo!
podoba się teraz? Żryj to jebany, pedale! Tak, kurwa, nie! Kurwa, przypatrz się dobrze! Co podoba ci się? Podoba ci się? Lubisz to! Podoba ci się, kurwa, pierwszy zastępcy! To jebany, pedale! Kurwa, ciopo, lubisz to! Lubisz tą farbę! Chciałeś tu mać! Wypierdalać to, kurwa, nie chcemy was tu! Nie chcemy was tu, kurwa, wypierdalać to, kurwa, jebany! Dopiero czekam na rozmowę. Okej, okay. Ale jak już coś będziesz wiedział, to dzwoń do mnie od razu. Trzymam za ciebie kciuki. Dzięki, wielkie. A kiedy wracasz? Oj, nie mam pojęcia. Przez to, że siedziałem tak długo w szpitalu, mam teraz strasznie dużo roboty. W końcu na pracę w Nowym Jorku trzeba sobie zasłużyć, nie? Dzwoń. Dzwoń. Dzwoń do mnie, kiedy będziesz mógł. I pamiętaj o mnie. Wyziera jakakolwiek ideologia, zwłaszcza taka, która niszczy dzieci moralnie, która seksualizuje małe dzieci. Nie zgadzam się na to. Ja się nie zgadzam, żeby były tak wychowywane moje wnuki. Próbuje się nam, proszę państwa, wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia. If I can give advice to young people, leave Poland. It's not gonna be better. I'm sorry. It's not gonna be better. It's gonna get worse and worse. Run away fast as you can.